Każdy z nas przygotował najpierw listę 10 najważniejszych dla nas książek, takich, które chcielibyśmy, żeby były przeczytane przez innych. Potem ta lista została, jakby te wszystkie propozycje zostały zebrane w jedno, no i musieliśmy drogą selekcji kilku książek czy kilkunastu się pozbyć. Zaskakujące było, że na liście znalazły się książki nie tylko zresztą dla dorosłych, również książki dla dzieci. Wśród nich książki dosyć niszowe. To były cudowne obrady, to po prostu było coś genialnego. Wszyscy myśleli, że będziemy siedzieli, nie wiem, do rana, myśmy to załatwili w 2 godziny, byliśmy cudownie zgodni, nikt się nie krzywił, nikt nie krzyczał, nikt się nie obraził. Szczerze mówiąc, myślałam, że będziemy się bardziej spierać. Tymczasem wiele książek polecalibyśmy sobie nawzajem i znaczy, my się zgadzaliśmy w wielu wyborach. Jakby te książki, których ja nie dałam na listę, a żałowałam, że nie daje, dał ktoś inny, więc to się wszystko jakoś tak fajnie uzupełniło. Zdarzyła się taka sytuacja, że my nie znaliśmy jakiejś książki, którą zaproponował ktoś inny, także ta lista i dla nas, którzy obradowaliśmy, była też pewnego rodzaju poleceniem i stwierdziliśmy, okazało się, że trzeba po prostu uzupełnić zakupy i nagle się okazuje, że my też możemy coś z tego wyciągnąć. Wybraliśmy 100 fajnych książek, najważniejszych naszym zdaniem, które powinny się w życiu przeczytać, ale jeśli zebrałoby się zupełnie inne grono w tej sali, wybrałoby być może 50% książek byłoby zupełnie innych. I na tym polega piękno literatury. Każdy z nas ma swój charakter i swoją wrażliwość i gdzieś wybrał pod kątem swojej wrażliwości książki, które ukształtowały jego życie. Czasem książki z klasyki, czasem książki współczesne. I było to nawet interesujące, dlaczego kto wybrał jaką książkę. Obrady moim zdaniem nie były krwawe, prawie nic nie wypadło, jesteśmy super zgodnym jury, polecamy się Państwu na przyszłość.